Zaraz po odzyskaniu niepodległości Polska stanęła przed kolejnym trudnym wyzwaniem. Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się w 1919 roku, a jej kulminacyjny moment, Bitwa Warszawska, rozegrała się dokładnie 100 lat temu. Nad Wisłą nasze wojska pokonały Armię Czerwoną, co udaremniło plan opanowania całej Europy. W trakcie tej bitwy zatrzymano bolszewików na przedpolach Warszawy. To jest naprawdę kilka kilometrów od granic Warszawy, Osów, Radzymin, Wólka Radzymińska. Natomiast oczywiście przeciwuderzenie grupy manewrowej marszałka Józefa Piłsudskiego z Nadwieprza, rozpoczętej 16 sierpnia 1920 roku, zadecydowało tak naprawdę o rozbiciu wojsk radzieckich. Podczas tej wojny rozegrała się jeszcze jedna bardzo ważna bitwa. Kolejny sukces militarny Polski, o którym często zapominamy. Grupa manewrowa, która uderzyła generalnie na północ, w kierunku Grodna nad Niemen, i tam dokonała się ostateczna klęska w bitwie nad Niemnem wojsk radzieckich 20, 26, 8 września 1920 roku. Jednak starania o zakończenie wojny i przywrócenie pokoju trwały dalej. I 18 października weszło zawieszenie broni, natomiast jak wiemy, pokój podpisano w Rydze. Te obrady pokojowe przeniesiono z Mińska do Rygi i podpisano pokój. Pokój, który no na 20 lat, blisko na 20 lat zapewnił Polsce spokój. Natomiast w 23 roku ostatecznie przedstawiciele Ligi Narodów uznały ten pokój. Wojna polsko-bolszewicka przeszła do historii jako głęboki znak siły, a pamięć o niej krzepiła serca Polaków w następnych latach klęsk i zniewolenia.